Znajdujemy się w Artzonie Sali Tańca, miejscu, chyba najstarszym miejscu kulturalnym Nowej Huty i bardzo związanym właśnie z muzyką. Dzisiejsze spotkanie jest efektem działań stowarzyszenia, które powstało niedawno. To jest wspaniała inicjatywa ludzi, którzy są na emeryturze, którzy tworzą taki cykl działań w Nowej Hucie i my jesteśmy tym pierwszym działaniem. A my już pracujemy ze sobą od roku. No już teraz to prawie 2 lata. O, prawie 2 lata nawet nie wiedziałem po prostu. Dawaj, zarabiaj, wydawaj, ty zobacz, jak pięknie można żyć, jak pięknie można żyć, jak pięknie można żyć. Można powiedzieć, że ja jestem takim obiektem muzealnym tutaj, a młodość reprezentuje Paweł po prostu. Paweł po prostu śpiewa swoje rzeczy, to co jest w jego wnętrzu, a ja sobie gram i tak razem wędrujemy, teraz będziemy nagrywać płytę i wszystko nam się zgadza. Po prostu nie ma żadnych kłopotów z tym, że on jest ze współczesności, a ja z przeszłości. W Bukowinie deszczem z chmur opada. O, krzyk ptasi zawieszony w niebie. Znowu mamy jakieś nowości wymyślone, znowu jakieś nowe tropy złapaliśmy dzisiaj, a już mamy nowe na następny koncert, bo dzisiaj o nich dyskutowaliśmy, także po prostu z koncertu na koncert gdzieś zmierzamy. Otrzymała certyfikat Miejsce Przyjazne Maluchom, potraktowaliśmy to jako wyróżnienie, ale jako również wyzwanie. Spojrzeliśmy na naszą dzielnicę oczami maluchów i zauważyliśmy, że na przykład w przychodniach nie ma takich miejsc, gdzie dzieciaki mogłyby zaczekać na wizytę i pobawić się w tym czasie. Udało nam się zrealizować pomysł doposażenia przychodni bez wydawania publicznych pieniędzy. Pozyskaliśmy partnera w postaci sklepu meblowego i teraz w każdej z naszych przychodni jest takie miejsce. Od 12 lat poruszam się tylko na wózku inwalidzkim. Moja niepełnosprawność wywołana jest powikłanym znieczuleniem w kręgosłup. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat byłam osobą zdrową. Także mam porównanie, jak moje życie wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz. Klatka jest bardzo wąska, nie wchodzi w grę taki wyciąg krzesełkowy, ponieważ jest jedna poręcz, na klatce mieszkają ludzie starsi, no i nie może tak być, bo poręcz musi być, gdyby była druga poręcz, to można by było przy niej umieścić ten właśnie to krzesełko, zjazd krzesełkowy. Winda absolutnie nie wchodzi w grę, ponieważ nie mam balkonu. Z moją rehabilitantką rozmawiałam, ja mówię, bardzo cię proszę, mówię, pomóż mi. Ona mówi, słuchaj, no ale to jest niemożliwe. Mówię, no możesz 2-3 schody pokonać. Ile masz tych schodów? Ja mówię, 50. No było bardzo trudno. Z początku to mi te nogi uciekały. No i po jednym schodku. Następną rehabilitację powiedziałam, że nie ruszę się stąd, dopóki nie pokonam 50 schodów. No i pokonałam.
No jest stres z przechodzeniem przez ulicę. No, najgorsze to są tory, bo właśnie na torach są różne wyboje, te nierówności takie jeszcze chodnikowe i już zaczynają się szyny. No to też, bo jest najtrudniej, bo ja jeszcze jak mam bagaż z zakupy na tylnych rączkach, no to też jest niebezpiecznie zrobić gwałtowny balans, ponieważ mnie przeważy, mogę rąbnąć. Pływam, gram w koszykówkę, próbowałam grać w rugby, wzięłam udział w maratonie Krakowia na dystansie 42,5 km na tym wózku aktywnym. Warto walczyć o swoją aktywność. Warto mieć marzenia, warto mieć swoje pasje i dążyć do ich realizacji.